Siema wszystkim, z tej strony Soul, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie wbić naprawdę duży ilość expa. Więc teraz co chcecie zrobić, to po prostu dajemy sobie tutaj wybierz i musimy sobie dać tutaj tą lupkę. I teraz sobie tutaj wpisujemy 7252 2362 3494. Dajemy sobie enter, wybieramy pierwszą mapkę po lewej. Pamiętajcie, żeby tutaj było XP, ponieważ jeżeli nie będzie, to po prostu nie będzie dawać expa. Jest, więc wybieramy. Pamiętajcie, żeby gra była prywatna, żeby nikt tutaj wam nie wszedł. Dajmy sobie grę, szybko wchodzimy do sklepu i wpisujemy kod Souli. Jeżeli to zrobicie, to będziecie mogli brać udział w konkursach, które robię praktycznie co dwa dni. A dzisiaj będzie losowanie na końcu filmu na zeszły konkurs. A za niedługo zrobię także kolejny, więc po prostu jeżeli go wpiszecie, to bardzo wam dziękuję. No i po prostu teraz czekamy, aż was załaduje. Jeżeli was tutaj załadowało, to teraz musimy zrobić tutaj kilka rzeczy, ponieważ jest to dość bardziej skomplikowana mapka. Więc pierwsze co musimy zrobić, tutaj znaleźć napis 1v1, który jest tutaj. I za tym musimy sobie zbudować 9 ram do góry. Jeżeli 9, to teraz budujemy 3 podłogi. Raz, dwa, trzy. I tutaj na środku będzie przyświkamy sobie tutaj E. I tu będzie pierwsze miejsce. I tu jak widzicie trzeba czekać, a my nie będziemy czekać, tylko zrobimy sobie całą mapkę po kolei. Więc tutaj przejdziemy na samym końcu, więc dajemy sobie exit. I teraz co musimy zrobić? Idziemy sobie do kolejnego miejsca, więc teraz idziemy na to. Sobie na to, na górę tutaj jak gdzie już byliśmy, tylko sobie zaznaczę, że tutaj jeszcze trzeba wrócić. Więc po prostu tutaj sobie zbuduję jeszcze podłogę na górę w ten sposób. I tutaj musimy sobie teraz zbudować 12 ram do góry. Teraz musimy zbudować 6 podłóg, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dajemy sobie tutaj przycisk i za niego już zaczniecie także dostawać expo. Więc po prostu jeżeli tutaj zeszliście, to możemy sobie zeskoczyć do wody. I teraz co musimy zrobić, to musimy znaleźć loadouts i po lewej stronie, w tym miejscu musimy sobie zbudować 15 ramp. I teraz budujemy 3 podłogi, czyli 1, 2, 3. I w tym miejscu na środku będzie kolejny przycisk, który sobie klikamy. No jeżeli to kliknęliście, tutaj was po prostu przeteleportuje do kolejnego miejsca. Więc tutaj już jest drugie miejsce, do którego musimy się wrócić zaraz po tym, jak tamto miejsce się odpali. Więc wychodzimy sobie stąd i tamto też zostawimy, czyli te dwie są ważne miejsca. I teraz idziemy sobie do kolejnego, czyli musimy sobie po prostu tutaj wrócić. I będziemy musieli teraz budować rampy do dołu. Więc idziemy na górę. Ja sobie tutaj także zaznaczę, że też trzeba tutaj wrócić. To jest około, tam jest chyba 8 do 10 minut. Więc dobra, jeżeli sobie tutaj zaznaczycie, to musimy sobie zbudować teraz rampę do dołu. I tych ramp do dołu będzie po prostu 6. I teraz musimy zbudować podłogi, czyli 9 w lewo. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i teraz jeżeli będziecie tutaj, to musimy sobie odebrać po prostu ten przycisk. Jeżeli go nie ma, to musimy zobaczyć dalej, czyli jednak 9 jeszcze, czyli tutaj 1. Dajemy sobie E i za niego także będzie exp. Więc sobie zeskakujemy teraz do dołu. I teraz co musimy zrobić, to po prostu, jeżeli mamy ten start, to po lewej stronie musimy sobie tutaj zbudować 4 rampy. I 12 w prawo, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. I tutaj na środku będzie kolejny przycisk, który sobie klikamy. Jeżeli to już tutaj dojdziemy, to będziemy musieli zabić tego zombie. I tutaj niestety już musimy poczekać, więc po prostu widzimy się, jak ten timer minie jakby końca, czyli poleci do zera. Jeżeli tutaj czas się skończy, to musimy sobie wziąć te dwie kusze jakby, no i po prostu walimy tego zombiego, żeby miał 0 HP, on to ma chyba z 1000. To nie powinno wam długo zająć, więc po prostu musimy go tutaj dobić do samego końca. I chyba ostatnia seria teraz i powinien już leżeć. No jak widzicie jest, dostałem expa, no i exp cały czas się nabija, więc teraz musimy wrócić do tych dwóch jakby punktów, więc budujemy sobie tutaj 12, więc zacznijmy od początku, czyli 9 ram, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, budujemy 1, 2, 3, no i w tym miejscu bierzemy sobie tak jak wcześniej i tutaj będą te gwiazdki, które musimy sobie po prostu zebrać. Zbieramy tutaj 1, lecimy na drugi, idziemy do trzeciej,
No i oczywiście też czwarta. No i teraz sobie po prostu to budujemy. No i idziemy stąd. I musimy sobie wrócić jeszcze do tego miejsca. Wydajemy sobie exit. No i wracamy tutaj gdzie wcześniej, czyli od loadoutu. W tym miejscu musimy sobie 15. Teraz 6, nie 6 prawo, tylko 3. Raz, dwa, 3. I w tym miejscu na środku będzie wszystko. Klikamy sobie go i tutaj także będziemy mieli expa. To po prostu tutaj wbijamy i tutaj także powinniście zdobywać więcej expa. I po prostu jeżeli skończycie wszystkie zadania dzisiaj, to sobie tutaj wracacie i tutaj na awku możecie sobie expić. Więc sobie stąd teraz wyjdziemy i teraz musimy pójść sobie po prostu do ostatniego miejsca. Więc teraz jedyne co musimy zrobić, to tutaj musimy zbudować raz, dwa, trzy, cztery rampy, 12 ramp. 12 w prawo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i w tym miejscu musimy kliknąć sobie ten przycisk, więc klikamy sobie go i teraz już tutaj byliśmy, okej. To musimy sobie stąd po prostu wyjść, pomyliło mi się, więc wychodzimy stąd i wracamy jeszcze raz na samo miejsce, więc tutaj wracamy i tutaj nie musimy klikać tego przycisku, tylko będziemy musieli się zbudować jeszcze dwie rampy do dołu, no i 16 później w lewo. Także już wam pokazuję jak to zrobić. A nie, to się już gier para, okej. Czyli budujemy sobie dwie do dołu, raz, dwa, no i tutaj 12, 16 w lewo. Jak widzicie, tutaj już są widoczne przyciski, więc po prostu sobie do nich idziemy. Chyba były w tym miejscu, tak, więc klikamy sobie pierwszy po lewej, no i także klikamy pierwszy po drugiej. No i za nie już zaczniecie dostawać expa. Więc w sumie z dzisiejszej mapki byłoby to na tyle, mam nadzieję, że się spodobała. Czy wam miłego wspomnienia, tutaj dobijecie jakieś 500 000, wydaje mi się, na raz. Więc jeszcze raz siemanko i teraz przechodzimy sobie do losowania konkursu.